Czytam też komentarze odnośnie programu i jedno z czym widzowie nie do końca mogą się pogodzić albo może nie do końca rozumieją, jak ten eye detect działa, kiedy jest wykrywana prawda, kiedy kłamstwo. Niektórzy nie mogą w to uwierzyć. Jaką ty masz na to odpowiedź? Wiesz co, no, ja mam taką odpowiedź, którą ja dostałam, bo ja oczywiście zadałam od razu też to pytanie, mówię, a jak to jest możliwe, że ten eye detect się nie myli? No skoro mówimy, że się nie myli, to musi się nie mylić, tak? Wiesz, zwykły wariograf wyłapuje do 85% prawdy, natomiast to jest, jesteś w stanie szukać wariograf w momencie, kiedy jesteś wyszkolony. Mhm. Ci ludzie nie wiedzieli, że będą poddawani badaniu wariografem, a ten wariograf nie polega też na badaniu tętna i tak dalej, tylko mikroruchów gałek ocznych. I to nie jest tak, że ludzie siadali, mieli mierzone te mikroruchy i dostali dwa pytania i cześć i czapka i już o, wiadomo, kłamstwo. To były parogodzinne testy, rozmowy z nimi, z psychologami, ze specjalistami. Użyję rewolucyjne urządzenie ze Stanów Ameryki, więc no, z tego, na ile pozwala mi powiedzieć moja wiedza, ale nie jestem specjalistą, dostałam jedynie zapewnienie z produkcji, że eye detect się nie myli. Okej, okay. Czyli faktycznie to było badanie, a nie manipulacja, którą niektórzy widzowie sugerują. Z mojej wiedzy wynika, że było to badanie. Wiem o tym, że te badania trwały bardzo długo i to nie były po prostu zadawanie tylko pytań i nikt tam nie patrzył w oczy, czy kurde, na prawo, czy na lewo, tylko naprawdę są to mikroruchy i te pytania też były zadawane w różnych sekwencjach, więc czasami się wracało do tego samego pytania w troszeczkę w innej formie i dlatego właśnie, wiesz, jeżeli zadajesz to samo pytanie po dwóch godzinach i nagle okazuje się według wariografa, że ty znowu źle ruszasz, znowu kłamiesz, no to myślę, że jest podstawa ku temu, żeby jednak wierzyć, że jest to rewolucyjne urządzenie. Natomiast absolutnie nie biorę na siebie odpowiedzialności, żeby mówić o tym, że jest to 100%. Nie ja to tworzyłam, nie jestem za to odpowiedzialna. Myślę, że Netflix wie, co robi i nie puszcza nam kitu. Jasne. Ale mam wrażenie, że te ich reakcje też mówiły same za siebie. Te pytania nie brały się znikąd. Tak, natomiast wiesz co, ja sobie myślę, że czasami prawda jest płynna. Że człowiek, dla mnie to było takie największe zaskoczenie, że sobie pomyślałam, okej, okay, no ja jestem wierna w związku, ale ciekawe, czy mój umysł myśli też, że jestem wierna. A jeżeli jakaś myśl, która się pojawiła na przykład po jakimś śnie albo po jakimś spotkaniu, może tak naprawdę mój mózg już twierdzi, że to było coś niedobrego, może wyszłaby, że kłamie, że jestem niewierna. Wiesz, to są takie niuanse, natomiast myślę, że to jest fajne właśnie do rozkminy nad związkiem, gdzie są granice, tak, i czy one są płynne, czy dokładnie. Nie. Dokładnie. I to też dlatego ci powiedziałam, że ten program porył mi łeb, dlatego że ja też jestem w związku wiernym. Uważam, że w ogóle zaufanie to jest podstawa. Ale czy ja nie zauważam przystojnego bruneta w galerii handlowej? No zauważam. No właśnie. I co? Czy to jest zdrada? No właśnie. No zdrada może nie, ale czy zrobiłoby to przykrość? Czy w twojej głowie zanotowało się to jako coś nieodpowiedniego? Czy jest to już jakieś przekroczenie? Dokładnie. I don't know.